Cześć, nazywam się Piotr Picheta, jestem nowochucianinem. Urodziłem się i wychowałem się w Nowej Hucie, w samym jej środku, w tej starej części, na osiedlu Słonecznym przy Alei Róż. Moją taką w pełni ukształtowaną pasją są góry i tak szeroko pojęta wspinaczka skałkowa, górska, ale tak naprawdę ta pasja zrodziła się we mnie dość późno, bo w zasadzie w szkole średniej. Wspinałem się w Szwajcarii, w Austrii, Francji, w Albanii, wspinałem się na Olimpię w Grecji, szukałem Zeusa, w Gruzji na Kaukazie szedłem śladami Herkulesa w tak zwanej tej pradawnej Kolchidzie, szukałem złotego runa, nie udało mi się znaleźć, natomiast znalazłem rzekę, w której to złoto było wydobywane. I dwukrotnie wspinałem się w Kirgistanie w górach Kokshaltau przy granicy z Chinami. I ostatni taki bardzo fajny rejon, w którym byłem, to jest właśnie Pakistan i to są góry Karakorum. Bardzo miło wspominam ten wyjazd i to chyba był największy wyjazd, jaki zorganizowałem do tej pory. Ze względu na miejsce i no, potęgę gór. Jednak to są góry Karakorum, które razem z Himalajami tworzą ten potężny pas najwyższych szczytów na świecie. W nocy była burza i myślałem, że ta burza przyjdzie tutaj i nas wykosi. No, pioruny gdzieś tutaj biły dookoła. Moja wyobraźnia pracowała i tak sobie wymyśliłem, że jeden z tych piorunów czaśnie tu gdzieś w górę, w tą ścianę i poleci wielki blok skalny koło nas i w ogóle będziemy mieć w porach dużo. Na szczęście skończyło się tylko na strachu i... W klubie wysokogórskim po raz pierwszy dowiedziałem się, że gór, szczególnie tych dziewiczych, niezdobytych gór jest naprawdę bardzo dużo i że całkowicie przeczy to jakby temu powszechnemu przekonaniu, że na świecie nie ma już niezdobytych gór albo jest ich bardzo mało. To oczywiście nie jest prawdą. Takich gór jest bardzo dużo. Oczywiście to nie są góry pod naszym nosem, to są góry w Azji, natomiast ich niezliczona liczba. I właśnie tego wszystkiego dowiedziałem się w klubie i klub otworzył mi tak naprawdę oczy na to środowisko górskie. A jakie to jest ryzyko? Poruszamy się po tym lodowcu, szczeliny mają po 30 albo 40 metrów głębokości. Wpadasz do takiej szczeliny, ciemno, nie? I kto cię wyciągnie? Ważne jest to, żebyśmy się bezpiecznie poruszali po tych górach i wybierając się zimą w góry, warto byłoby nabyć wcześniej pewnej wiedzy i umiejętności. I ja ze swojego doświadczenia wiem, że zrobienie kursu wspinaczkowego, czy też kursu z górskiej zimowej turystyki jest tutaj jednym z takich ważniejszych i fajniejszych rzeczy. Ja oczywiście broniłem się przez lata i uczyłem się sam poruszania po górach, natomiast teraz jestem instruktorem i sam prowadzę takie kursy i wiem, że to robi niesamowitą robotę. To, czego ja się uczyłem przez parę lat, można się nauczyć w ciągu tam kilku dni wzmożonego treningu i później tylko i wyłącznie szlifować w górach. Także jeżeli macie możliwość, zapisujcie się do klubów wysokogórskich, róbcie kursy, szkolcie się, a zapewniam Was, że ten proces nauki przyspieszy. I będzie dla Was tylko i wyłącznie z korzyścią, ze względu na bezpieczeństwo i też no, niesamowite przeżycia, jakie można w górach doświadczyć. To wszystko. Nasza biblioteka.
ośrodek, czyli Centrum Pozytywnego Wsparcia, jest odpowiedzią na potrzeby kobiet, które doświadczają przemocy psychicznej i w instytucjonalnych ośrodkach nie bardzo mogą im pomóc, ponieważ ciężko jest udowodnić, że ktoś jest psychicznie gnębiony czy doświadcza ekonomicznej przemocy, seksualnej przemocy. To jest bardzo trudne i bardzo delikatne i potrzebne było takie miejsce, żeby w bezpiecznych, takich intymnych warunkach kobieta mogła o tym porozmawiać i znaleźć na to rozwiązanie. Centrum Pozytywnego Wsparcia to dwie jakby odrębne działalności. Jedna to hostel interwencyjny, gdzie będzie można zatrzymać się na jakiś czas, jeśli zajdzie taka potrzeba. A druga część to miejsce, gdzie będą odbywać się warsztaty, grupy wsparcia, coachingi, terapie. Zapraszam psychoterapeutów, coachów, prawników, mediatorów do korzystania z zasobów, jakie są w fundacji. Mamy dwie sale terapeutyczne, 5 gabinetów, z których można korzystać. Już są gotowe, już teraz. Także twórzcie z nami to miejsce.